Czas na cotygodniowe podsumowanie największych przegranych i wygranych minionego weekendu. Zaczynamy 5 na 5 we Vroom TV. Tradycyjnie zaczynamy od przegranych. Na miejscu 5 Jony Hernandez. Kolumbijczyk podczas treningu dirt trackowego upadł i wybił bark. Przez co motocyklista nie będzie mógł na początku lutego uczestniczyć w treningach swojego zespołu Pramac Ducati na torze w Sepang. Serdecznie współczujemy. Wiemy, jaki to ból, by tak długo czekać na możliwość wskoczenia na swoje dwa kółka. Miejsce 4 Michał Aloszyn. Rosyjski kierowca, który rywalizował w ubiegłym roku w serii IndyCar Series, nie pojawi się w tegorocznej rywalizacji. Powód jest banalny. Brakuje kasy w zespole SMP Racing. Dodajmy rosyjskiej kasy. Wszystko przez spadek wartości rubla. Oj, jak nam przykro. Miejsce 3. Szczerze powiedziawszy, to bardziej nam szkoda Alzacji i kibiców z tego regionu Francji. Francuski Związek Motorowy poinformował właśnie, że w Alzacji nie pojedzie tegoroczna runda WRC. Powód? Również pieniądze, a właściwie ich brak, bo szefostwo regionu Alzacji nie chce wydawać kasy na tę imprezę. Przed nami miejsce 2 największych przegranych, a na nim kibice z Polski. Cała Europa je zobaczy. Niemcy, Anglia, Francja, Włochy, Belgia, Hiszpania, Norwegia, a u nas ich nie będzie. Mowa o Monster Energy Girls, które towarzyszyć będą w serii World Rally Cross Championship. Właśnie je pokazano. Na miejscu 1 największych przegranych osoby odpowiedzialne za informacje i materiały wideo na stronie WRC. Ledwo się zająknęli, gdy Kubica wygrywał w Monte Carlo. Fragmentów, w których pokazywano Roberta, było jak na lekarstwo. Wstyd, panie i panowie, wstyd! Byli przegrani, czas na wygranych. Na miejscu 5 Gosiar Dest i Jan Kisiel, którzy zostali wybrani przez jury do nowego Audi Sport TT Cup, monomarkowego pucharu towarzyszącego wyścigom DTM. Zgłosiło się 180 zawodników, a wśród 20-osobowej stawki aż dwoje Polaków. Na miejscu 4 Wojciech Huchała, który zdecydował i co najważniejsze poinformował, że rywalizować będzie w Junior ERC. Mistrz Polski pojedzie Peugeotem 208 R2 i będzie w tej serii jednym z 9 kierowców pochodzącym z naszego kraju. Miejsce 3, a tutaj Michał Sołowow i Maciej Baran. Podobnie jak w poprzednim starcie, załoga okazała się najlepszą zagraniczną załogą w Arctic Lapland Rally. W 2011 roku było 6 miejsce, teraz jest 8. To świetny prognostyk dla ekipy, dla której to był element przygotowań do rajdu Szwecji. Na miejscu 2 największych wygranych prezydent Rzeczpospolitej oraz włodarze Olsztyna i Krakowa. Wszyscy stanęli na wysokości zadania i z należytymi honorami przywitali Rafała Sonika i Krzysztofa Hołowczyca po ich powrocie z rajdu Dakar, na którym odnieśli historyczne sukcesy. A na miejscu 1 największych wygranych, no nie mogło być inaczej, Robert Kubica, jadący we własnym prywatnym zespole na oponach innych niż wszyscy, zlał tyłki największym mistrzom. Wygrał 4 OS-y rajdu Monte Carlo, tyle samo co Sebastian Leb. Zabrakło szczęścia i lepszych hamulców, ale to da się naprawić. Robert, jesteśmy z ciebie dumni.